Producentów Dzień Dobry TVN latem zaskoczyła decyzja o niespodziewanych zmianach w składzie prowadzących. Zdziwienie dotknęło nie tylko widzów, ale także prezenterów, którzy nagle stracili posady w śniadaniówce. Chociaż niektórzy z nich otrzymali nowe programy w stacji, potrzebny był pewien czas, aby się z tym wszystkim pogodzić. Blob. https://imgur.com/d2b2170/przecinek109104456/83b2/4cb0b267w21 Niedawno do zespołu dołączyła nowa para prowadzących, Sandra Hajduk i Anna Sękara. Nie wszyscy jednak entuzjastycznie przyjęli tę zmianę. Filip Heiser, który sam przez wiele lat był gospodarzem Dzień Dobry TVN, publicznie wyznał, że wątpi, aby ktokolwiek mógł dorównać prowadzeniu programu przez Kinę Rusin. W czwartkowy poranek widzowie ponownie zostali zaskoczeni, gdy na ekranie pojawiła się para prowadzących w nietypowym składzie, Dorota Wellman i Damian Michałowski, którzy na co dzień współpracują z innymi partnerami. Wellman od dłuższego czasu tworzy duet z Piotrem Prokopem, natomiast Michałowski jest znany z współpracy z Pauliną Krupińską, Karpiel. Prowadzący przywitali widzów z humorem, nazywając swój duet DD. Damian Michałowski postanowił również zażartować, udając, że jest obrażony na Dorotę Wellman. Sytuacja ta z pewnością wzbudziła zainteresowanie i zdziwienie widzów programu. Jak stwierdził bowiem, mieli mieć obciachowe sweterki. Jestem trochę zły, bo umówiliśmy się na zupełnie coś innego. Mieliśmy przyjść w obciachowych sweterkach. Wyciągnąłem z szafy i odkurzyłem swojego renifera. A tutaj widzę, że koleżanka mnie wystawiła w serduszka, jak bombeczka, usłyszeli widzowie. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.